organizujemy kolejną edycję Wielkopolskich Dni Światowych, Dni Turystyki, pełne różnorodnych propozycji dla tych, którzy tu przyjadą. Gośćmi Światowych Dni Turystyki, Wielkopolskich Obchodów Światowych Dni Turystyki są przedstawiciele branży turystycznej, dziennikarze, krajoznawcy, publicyści krajoznawcy, działacze różnego rodzaju organizacji związanych z turystyką, m.in. PTTK, a także samorządowcy. Jako samorząd województwa wielkopolskiego ogłosiliśmy konkurs i cieszyliśmy się, że lokalna organizacja turystyczna północnej Wielkopolski Dolina Noteci, łącznie właśnie z miastem Piła, wygrała ten konkurs na organizację w tym roku. I tutaj właśnie w Pile odbędą się 27 września, czyli już za 9 dni, te właśnie obchody. Chcielibyśmy dalej pokazać właśnie ciekawe jakieś aspekty turystyki i rozwoju, które są dostępne dla wszystkich Pilan. Gospodarz może zaprezentować swoje walory turystyczne, swoje atrakcje. Jest to świetny moment na taką promocję miejsca, w którym się odbywają Światowe Dni Turystyki. Mamy też prezentację dokonywaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Mogę powiedzieć, że w tym roku będzie to premiera, będziemy chcieli pokazać, w którą stronę zmierzamy z rozwojem sieci szlaków rowerowych. Po raz pierwszy, i to jest nowość właśnie w Pile, po raz pierwszy w ramach obchodów dokonamy wyróżnień, wręczenia certyfikatów wyróżnionym na etapie wojewódzkim w konkursie na najlepszy certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Corocznie takich certyfikatów jest wręczanych wyłącznie 10 przez Polską Organizację Turystyczną. My przeprowadzamy, mówię my jako Wielkopolska Organizacja Turystyczna, przeprowadzamy eliminacje jakby regionalne i właśnie tutaj będzie uroczystość wręczenia nominacji do szczebla krajowego. Jest to w turystyce certyfikat jest chyba najbardziej prestiżową odznaką, wyróżnieniem dla produktów turystycznych. Piła przygotowała bardzo ciekawe trasy zwiedzania, aż 3. Każda ma własną nazwę tematyczną. Ziemia, kosmos i powietrze. Trzeba powiedzieć, że gośćmi Światowych Dni Turystyki są ludzie, którzy można powiedzieć prawie wszystko widzieli, wszędzie byli i trudno ich czymkolwiek zaskoczyć. Myślę, że program przygotowany przez Piłę ich zaskoczy, bo naprawdę zapowiada się bardzo ciekawie. Myślę, że Piła będzie mogła się zaprezentować jako miasto, w którym się naprawdę dużo dzieje i które ma co pokazać. Mamy się czym pochwalić, mamy piękne ścieżki rowerowe, mamy atrakcje, o których warto poinformować wszystkich mieszkańców, nie tylko właśnie Wielkopolski. Jest taki moment, w którym będziemy mówić i o Pile, ale też o całym subregionie, o północnej Wielkopolsce, być może pokazując wielu osobom miejsca dla nich jeszcze nieznane. Niektóre miejsca są na co dzień może niezbyt łatwo dostępne i na pewno należy zorganizować wejście w zorganizowany sposób. Ale o tym 27 o 11.30 zapraszam.